Dyskusja, jaka wywiązała się w komentarzach pod filmem Dlaczego tak mało zarabiasz? Pomiędzy mną a panią Oniku Bilowa nakłoniła mnie do podjęcia tego tematu w osobnym materiale. Otóż stanowisko reprezentowane przez panią Bilowa bardzo często spotykam w rozmowach na temat prowadzenia biznesu czy też na temat gospodarki. Oto kilka kluczowych stwierdzeń, jakie wyłowiłem z wypowiedzi pani Bilowa. Dlatego nie jestem przychylna całkowitemu liberalizmowi ekonomicznemu, gdyż moim zdaniem kraj powinien wspierać rodzimy przemysł i przedsiębiorczość. A ja myślę, że państwo powinno pomóc przedsiębiorcom przez wspieranie polskiej gospodarki, po to, aby stała się konkurencyjna na rynku światowym. Czyli państwo powinno regulować, a nie umywać ręce, robić tu raj podatkowy. Zobaczymy zatem, jak państwo polskie pomaga polskim przedsiębiorcom i polskiej gospodarce w zestawieniu z Wielką Brytanią. Żeby mówić o jakimkolwiek rozwoju polskiej przedsiębiorczości, a co za tym idzie rozwoju polskiej gospodarki, w Polsce muszą powstawać nowe firmy. Jak to się odbywa? Posłuszmy się przykładem ambitnego Jasia, który właśnie skończył studia i zachęcony wizją założenia firmy w jednym okienku postanawia podjąć to ryzyko i zostać przedsiębiorcą. Jest kilka dróg, jakie może przejść nasz ambitny Jaś, żeby tym przedsiębiorcą zostać. Pierwszą z nich jest zalogowanie się do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz wypełnienie wniosku online i złożenie go za pośrednictwem sieci. Jednak, żeby nasz ambitny Jaś mógł to zrobić, najpierw musi się do tej centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej zalogować, czyli przejść całą procedurę rejestracyjną. Więc siada nasz Jaś przed komputerem, podaje wszystkie swoje dane, dobrze, że nie proszą tam chociaż o numer buta, po czym Jaś czeka na otrzymanie wiadomości drogą elektroniczną z kodem aktywacyjnym i po otrzymaniu takiej wiadomości aktywuje swoje konto w tym rejestrze i już może zasiąść do wypełniania właściwych dokumentów. Drugą formą jest wypełnienie tego wniosku CEIDG1 za pośrednictwem właśnie internetu online, natomiast podpisanie go w dowolnej wybranej przez siebie gminie, czyli tam, gdzie nasz ambitny Jaś mieszka. Trzecia forma to jest pobranie i złożenie tego wniosku w formie papierowej, również w Urzędzie Miasta czy Gminy, tam gdzie nasz Jaś mieszka, bądź przesłanie tego listem poleconym do wybranej gminy. Natomiast w takim przypadku podpis Jasia musi zostać potwierdzony notarialnie. Dzięki wspomnianej przeze mnie wcześniej możliwości załatwienia wszelkich formalności w jednym okienku, co sprowadza się do wypełnienia jednego formularza CEIDG1, nasz ambitny Jaś załatwia tyle formalności, ile jest niezbędne, aby zostać przedsiębiorcą, czyli otrzymuje numer REGON, numer NIP, rejestruje się jako płatnik składek ZUS oraz wybiera sobie formę opodatkowania. Jedyną dodatkową formalnością, jaką Jaś musi wykonać, jest ewentualne zgłoszenie się jako płatnik VAT, które jest na osobnym formularzu. Wszystko wygląda bardzo prosto, ale czy rzeczywiście tak jest? Kiedy nasz ambitny Jaś przebrnie już przez kilkanaście stron instrukcji, jak wypełnić wniosek CEIDG1, siada i zaczyna go wypełniać. Podaje wszystkie swoje dane, imię, nazwisko, PESEL, adres, nazwę firmy, siedzibę firmy i dochodzi do momentu, kiedy musi określić profil swojej działalności za pośrednictwem kodów PKD. I tu zaczyna się drapać w głowę, cóż to takiego. Otóż Polska Klasyfikacja Działalności jest to zespół szczegółowych kodów, które określają to, czym nasz Jaś będzie się zajmował. No i tutaj niestety już nie zamyka się to w kilkunastu stronicach instrukcji, ponieważ jest to 21 sekcji, które zawierają w sobie 99 działów pełnych różnego rodzaju kodów szczegółowych. Z tego gąszczu nasz Jaś musi wybrać i wpisać we wniosek te, którymi chciałby się zajmować. Prawda jest taka, że w tym momencie nasz Jaś zakłada sobie kajdany, ponieważ po wpisaniu tych kodów i złożeniu tego wniosku Jaś nie może się zajmować już absolutnie niczym innym. Nie może wyjść poza ramy, które sobie narzucił, bo jeśli będzie chciał, to najpierw musi znowu przebrnąć przez tą całą procedurę i uzupełnić brakujące kody PKD. Wniosek, który wypełnia nasz ambitny Jaś, zawiera jeszcze jedną informację, a mianowicie datę rozpoczęcia działalności. No i oczywiście ta data absolutnie nie może być sprzed dnia, w którym Jaś składa wniosek. No bo przecież nie mógł wcześniej działać, skoro nie miał zarejestrowanej działalności. Sprowadza się to do sytuacji, w której każdy
przedsiębiorca, który decyduje się podjąć wyzwanie i założyć działalność, zaczynają w ciemno. W momencie zarejestrowania się jako przedsiębiorca podlegamy automatycznie pod urząd skarbowy, składki ZUS-owskie i wiele innych obciążeń i obowiązków informacyjnych, nie mając zielonego pojęcia, czy w ogóle biznes nam się uda, czy będzie zbyt na nasze usługi i czy nie jest to, kolokwialnie mówiąc, jedna wielka wtopa w naszym wydaniu. Jak zatem kwestia założenia działalności gospodarczej wygląda w Wielkiej Brytanii? Tam mogę wstać rano i stwierdzić, od dzisiaj jestem przedsiębiorcą, wyjść z domu i zacząć świadczyć usługi, ponieważ nie istnieje coś takiego jak obowiązek rejestracji działalności gospodarczej przed jej rozpoczęciem. Macie Państwo prawo przez 3 miesiące świadczyć usługi i dopiero po tym okresie, nazwijmy go próbnym, zdecydować, czy poradzicie sobie w biznesie, czy świadczone przez Was usługi, jest na nie popyt i czy to Wam się po prostu opłaca. Więc nie podejmujecie ryzykownej decyzji w ciemno. Jak to wygląda formalnie? Wysyłacie, czy to pocztą, czy drogą elektroniczną, informacje do urzędu na ten temat, że jestem przedsiębiorcą, podajecie tam swoje dane, adres i rejestrujecie się po prostu jako przedsiębiorca. Jakie to daje korzyści? Ogromne. Proszę Państwa, po pierwsze, nie określamy, czym będziemy się zajmować. Sam sobie sterem żeglarzem okrętem, ponieważ to ja decyduję. Dzisiaj mogę świadczyć usługi marketingowe, jutro mogę zająć się gastronomią, pojutrze reklamą, a za 4 dni mogę komuś wykonać remont i nikt się do niczego nie przyczepi. Jeśli zdecydujecie się na zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Anglii i sami się w tej spółce zatrudnicie, to kwota zwolniona od podatku dotycząca Waszego wynagrodzenia rocznie będzie wynosiła 6400 funtów. Ale to nie wszystko, ponieważ właścicielowi spółki przysługuje dywidenda, czyli wypłata wynikająca z zysków spółki. I tutaj kwota zwolniona od podatku wynosi 37 400 funtów, więc łącznie roczny dochód, jaki możecie osiągnąć i nie narazić się na płatność podatku dochodowego, wynosi aż 43 800 funtów, co w przeliczeniu na złotówki wynosi blisko 220 000 zł. Wiecie, jaka jest kwota zwolniona od podatku w tym roku w Polsce? 3091 zł. Jak sami Państwo widzicie, dysproporcje w kwotach zwolnionych od podatku są gigantyczne. Biorąc pod uwagę dodatkowo ogrom formalności, jakie trzeba załatwiać, żeby posiadać firmę w Polsce oraz zarejestrować firmę w Anglii, wystarczy dowód osobisty i zawarte w nim dane, postawcie się przed wyborem, co jest wygodniejsze, łatwiejsze i co Wam się bardziej opłaca. Ja już wybrałem. Nazywam się Piotr Najzer i nie boję się nazwać rzeczy po imieniu.